czynnik ludzki, mianowicie pracownicy w każdej organizacji są elementem takim no, najbardziej istotnym. Zresztą ktoś kiedyś powiedział, że chcesz zrobić interes za 10 lat, posadź sad. Chcesz zarabiać całe życie, inwestuj w ludzi. Nawet zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, kierownictwo, czy to jest z każdej organizacji, na przykład starostwa, ma prawo sobie dobierać najbliższych współpracowników, szczególnie na tych kierowniczych funkcjach. Natomiast należy zawsze pamiętać, że praca dla człowieka to jest nie tylko źródło, nazwijmy, dostatku ekonomicznego, ale przede wszystkim no, praca daje nam, jako pracownikom, poczucie własnej wartości. I moim zdaniem każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie. Absolutnie nie można nikogo karać za poglądy polityczne, wręcz to jest takie małostkowe, dla mnie osobiście nawet nie męskie. I faktycznie w naszym przypadku było tak, że dokonaliśmy zmian na stanowiskach skarbnika i sekretarza. Natomiast doceniając no, też fachowość osób, które do tej pory pełniły te funkcje, zaproponowaliśmy inne stanowiska dla tych osób. W drodze porozumienia stron osoby te przyjęły nowe warunki pracy. Myślę, że w mniejszym czy większym stopniu są wszyscy zadowoleni z takiego rozwiązania. Myślę, że to jest metoda postępowania właśnie z ludźmi, których zatrudniamy, bo dzisiaj sprawujemy funkcję X, jutro możemy tej funkcji nie pełnić, a pojutrze możemy być na zatrudnieni na stanowisku Y, więc cały czas pamiętajmy o szacunku dla ludzi, o szacunku dla pracowników. Według mojej wiedzy, według mojej oceny, podkreślam, jest to moje zdanie, mój punkt widzenia, którego będę bronił wszędzie i zawsze. W mojej ocenie żaden pracownik starostwa, który nie jest emerytem, stanowiska pracy swojego nie straci pracy. Być może dostanie inną propozycję, będzie jego umowa o pracę, że tak powiem, będzie nieco zmodyfikowana. Na pewno jednak nie straci swojej pracy, swojego miejsca zatrudnienia, gdzie no przecież tak jak powiedziałem, praca jest wartością samą w sobie i na pewno nie będzie takiej sytuacji. Oczywiście planujemy rozwiązania umów o pracę z pewnymi osobami, ale to z mojej wiedzy wynika i przynajmniej moja osobista zgoda będzie tylko na rozwiązanie umowy o pracę z osobami, które mają już ustalone prawo do emerytury lub prawo to mogą w każdej chwili nabyć. Jeżeli chodzi o informację, którą mi Pani powiedziała, mianowicie na temat rodziny, z którą jest rozwiązywana, z pracownikami oczywiście należącymi, czy członkami tych rodzin, z którymi jest rozwiązywana umowa o pracę lub ma być rozwiązana. Ja powiem tak, ja osobiście takiej decyzji nie podejmowałem. Nie są mi znane takie fakty. Być może jest taka sytuacja, że na przykład nastąpiła likwidacja stanowiska pracy w jakiejś jednostce organizacyjnej, gdzie na przykład okazało się, że był zatrudniony członek rodziny radnego. Oczywiście słyszałem wypowiedź pana starosty, że w jednym roku zatrudniono kilku członków rodziny radnego X i ja powiem tak, ja nie podejmowałem tej decyzji wtedy. Nie podejmowałem również decyzji rozwiązującej umowę o pracę. Leży to w gestii kierownika jednostki organizacyjnej, którym jest w naszym przypadku starosta, on jest pracodawcą, lub na przykład szefowie danych jednostek naszych organizacyjnych, czy to dyrektorzy szkół, czy dyrektorzy, nie wiem, DPS-ów, czy innych jednostek. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane ze szkolnictwem, proszę Państwa, jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że kilka lat temu do szkoły uczęszczało na przykład 1000 uczniów, dzisiaj jest tych uczniów połowa, a nawet mniej, a nadal są 3 osoby zarządzające, no to chyba czujemy wszyscy, że tutaj są pewne wolne moce i przecież no, narzędzia do zarządzania przez ostatnie 10 lat uległy postępowi, modyfikacjom. Dzisiaj prawda, wszystko jest komputeryzowane, dzisiaj wszystko odbywa się praktycznie zdalnie i jeżeli mamy wybór zlikwidować jedno stanowisko pracy, na przykład zastępcy dyrektora, podkreślam, zlikwidować stanowisko zastępcy dyrektora, co wcale nie oznacza, że osoba, która pełni to stanowisko, musi mieć rozwiązaną umowę o pracę, bo przecież ona jest, przypuszczam, dalej nauczycielem i może pracować jako zwykły nauczyciel. A po drugiej stronie mamy taką sytuację, że dzięki temu zaoszczędzamy określone środki finansowe i na przykład z pożytkiem dla zwykłych etatów nauczycielskich, no to wybór wydaje się oczywisty.